Schłodzona lemoniada i ciasto z rabarbarem, do tego leżaki, gry planszowe i koce. Nie ma tu żadnej kawy ani herbaty, ale za to jest pyszna lemoniada. To nie piknik na obrzeżach miasta, to centrum miasta. Mieszkańcy w ten symboliczny sposób żegnali działkę, która po decyzji Rady Miasta trafiła w ręce dewelopera. Opinia społeczna jasno tutaj się deklaruje, że chciałaby tego skweru, a jednak decyzje są takie, które dla dewelopera są korzystne, no to widzimy tutaj konflikt interesów z mieszkańcami. O zachowanie skweru zieleni w celach rekreacyjnych mieszkańcy walczyli od kilku lat. Teraz, gdy wszystko wydaje się już przesądzone, działka została sprzedana, mówią, że nie złożą broni. Będziemy dalej walczyć, nie zostawimy tego. Zgodnie ze wstępnymi planami na tej działce ma powstać pięciokondygnacyjny budynek. Rozżaleni mieszkańcy tej kamienicy przy ulicy Kupieckiej podkreślają, że nowy budynek już do końca przysłoni im światło słoneczne. Tutaj te bzy nas zakryły, ale to tylko zieleń, co wytwarza tlen. W perspektywie mamy tutaj blok prawie pięciopiętrowy. Wysokość tutaj tego naprzeciwko z Placu Wielkopolskiego, gdzie jest kantor, czyli linijka słońca nam zabierze. Organizatorzy akcji w licznych wystąpieniach podkreślali, że nie zgadzają się z wizją rozwoju miasta, jaką przyjął prezydent Janusz Kubicki. Ich zdaniem Zielona Góra nie potrzebuje kolejnych betonowych bloków, potrzebuje nowych miejsc pracy. Nie chcemy, aby w Zielonej Górze znikały pod zabudową właśnie takie miejsca, bo te nawet najmniejsze niosą ze sobą bardzo duży potencjał. W akcję włączyło się stowarzyszenie My Zielonogórzanie. Radosław Brodzik, członek stowarzyszenia, mocno zaangażował się w pomoc mieszkańcom ulicy Kupieckiej, chociaż sam, gdy jeszcze sprawował mandat radnego, nie był przeciwny zabudowie w tym miejscu. Wszyscy chodzą, wypominają nam, że głosowaliśmy, pewno ich święte prawo do tego. Natomiast chciałem powiedzieć, że zmieniła się przestrzeń prawna wokół tego terenu i przypomnę, że mieszkańcy dysponują chyba łącznie 3 wyrokami sądowymi niekorzystnymi dla tej uchwały w Radzie Miasta. W symbolicznym pożegnaniu skweru zieleni przy Filharmonii udział wzięło kilkadziesiąt osób, w tym spora część zielonogórskich radnych oraz członkowie stowarzyszeń działających na rzecz miasta.